Dzień dobry. Czy tak mnie słychać, jak mówię? Przede wszystkim bardzo jest mi miło, że mogę gościć u Państwa i spróbuję nie zawieść oczekiwań. Zepsuję suspens od razu i powiem, że ja nie jestem wybitnym teoretykiem archiwów nowomedialnych i informatycznych. Jestem raczej łowcą, zbieraczem, to znaczy jestem antropologiem i kulturoznawcą, więc to będą dość moje wnioski płynące z pracy w terenie, to znaczy z pracy z rozmaitego typu zbiorami, z rozmaitego typu kolekcjami i z tym, jak one są wykorzystywane w badaniach, głównie w badaniach kulturoznawczych, z którymi ja sam się zajmowałem lub z którymi miałem okazję się zetknąć. I te uwagi, nazwijmy je teoretyczne, czy uwagi o charakterze takim metodologicznym, które się będą pojawiały, są raczej konsekwencją borykania się przeze mnie z określonymi kłopotami poznawczymi, które się wyłaniały w trakcie zbierania, opracowywania, czy też w ogóle szukania dostępu do rozmaitego rodzaju zbiorów. I ten swój... O, czyli może się uda. Dziękuję bardzo. Dobrze, niech to się zrzuca, a ja wrócę do meritum, mam nadzieję. Otóż spróbuję tę swoją dzisiejszą prelekcję w takich czterech punktach Państwu zaprezentować. Zacznę od tego, że żeby pozostać wiernym duchowi akademickiej debaty, spróbuję zdefiniować pewne takie podstawowe pojęcia, o których chciałbym tutaj powiedzieć. Potem chciałbym skupić swoją uwagę na tym, jak dla mnie samego wyłaniał się pewien obszar badań związanych z tym, co ja nazwałem zbiorami rozproszonymi. Wreszcie chciałbym odnieść się do pewnego użytku, który jest robiony coraz częściej w badaniach kulturowych z tego typu zbiorów, o których będę mówił. A na koniec odniosę się do tego, co jakby tutaj pewnie najbliżej pozostaje obszaru zainteresowań laboratorium, to znaczy zjawisk dotyczących jakby cyberkultury czy internetu jako pewnego typu repozytorium czy archiwum. No i zacznę może od tego, że moje doświadczenia to są doświadczenia kogoś, kto głównie pracował ze zbiorami dźwiękowymi, ze zbiorami dotyczącymi plików audio, głównie na nośnikach przedcyfrowych, to znaczy mam na myśli głównie taśmę i kasetę magnetofonową, które stanowiły obszar moich zainteresowań, a także tego wszystkiego, co jakby związane było z tym obiegiem medialnym, czyli nazwijmy to najogólniej subkulturami czy kulturami fanowskimi związanymi z rozprzestrzenianiem plików czy zbiorów muzycznych, kolekcji dźwiękowych i tak dalej, ale nie tylko, spróbuję też powiedzieć o kilku innych. Teraz zacznę może od takiej prostej konstatacji. Otóż jak ja rozumiem, dlaczego użyłem tego określenia zbiory rozproszone? Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby zwrócić Państwa uwagę na fakt, że ja nie będę tutaj mówił o czymś, co można nazwać kolekcją. To znaczy nie będę się tutaj odnosił do zbiorów, które mają charakter instytucjonalny, uporządkowany, usystematyzowany. Będę tutaj mówił raczej o zbiorach, które w dużej mierze są wynikiem zbieractwa, gromadzenia, a nawet czegoś, co można by nazwać po prostu takim samoczynnym odkładaniem się pewnego rodzaju tekstów, pewnego typu materiałów, dokumentów. I te zbiory mają raczej charakter niekontrolowanego przyrostu pewnego typu, pewnej grupy materiałów, czy to dźwiękowych, czy wizualnych, czy tekstowych. Po pierwsze, one mają charakter nieuporządkowany, to znaczy to, o czym ja będę tutaj mówił, czy te zbiory rozproszone są głównie zbiorami, które
nie zostały poddane żadnemu katalogowaniu, przede wszystkim dlatego, że one mają charakter prywatny, nie należą do żadnej instytucji. Co więcej, bardzo często są to takie zbiory, które się dziedziczy, które się na przykład zastają. To są takie zbiory, jeszcze o tym troszeczkę powiem, które się dostaje w spadku po kimś, po dziadku, po rodzicach, po starszym bracie, zbiory, które ktoś komuś przekazuje. Myślę, że na sali każdy z nas pewnie dostał od kogoś po jakimś zbiór czegoś, czy to był zbiór kaset magnetofonowych, czy to był zbiór płyt winylowych. Były takie czasy, ja do tej pory jakby z rozrzewnieniem część moich znajomych je wspomina, kiedy na przykład kolekcję płyt winylowych, płyt Paul Jazzu można było dostać za darmo od znajomych, którzy wymieniali winyle na CD i te kolekcje, które dzisiaj po kilkadziesiąt tysięcy złotych można trafić na Allegro, można było odziedziczyć czy dostać za bezcen lub zupełnie za darmo. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj chciałbym przejść do tej kwestii, jak się w moich własnych obserwacjach obszar badań wyłaniał, ale może zanim to chciałbym Państwu coś pokazać, tak tylko dla zilustrowania czegoś. Więc jeśli mówię o zbiorze rozproszonym, to mam na myśli coś z grubsza takiego. To jest zdjęcie autentyczne w tym sensie, że jest to owoc pewnego projektu. Kilka lat temu, kiedy pracowałem nad takim projektem Sound of Deep Poland, czyli dźwięki z głębi Polski, chodziło o to, co Polacy mieli w latach 80. i 90. zgromadzone na taśmach, na kasetach magnetofonowych. Prosiliśmy ludzi, którzy chcieli się pozbyć zbiorów kaset magnetofonowych, żeby po prostu oddali je do pewnej instytucji kulturalnej w Toruniu. No to jedna z takich skrzyń, to znaczy nie wiadomo, co tu jest, tak? To jest taki zbiór rozproszony. Są tam różne rzeczy, jak Państwo widzicie, są tam kasety licencyjne, tak zwane pirackie licencyjne, tak zwane przegrywki oraz Bóg wie co, to znaczy kasety tyle razy zamazywane, że nie za bardzo wiadomo, co to jest. W opozycji do tego mają tu Państwo zbiór jednego z moich przyjaciół, nazwałbym kolekcją. Żadna z tych kaset nie jest legalna i oficjalna oczywiście, ale jak Państwo widzą, nie wiem, czy to stamtąd wyraźnie widać, są to kasety starannie opisane, wykonawca, tytuł, rok produkcji płyty, jest to pewien zbiór i nawet jak Państwo spojrzą, to z grubsza da się zorientować w zainteresowaniach muzycznych zbierającego, to jest tak zwana, no, powiedzmy, alternatywna muzyka lat 70., 80., która została skopiowana. Oczywiście oba te zbiory mają charakter nieinstytucjonalny, z tym, że ten poprzedni jest efektem takiego zbieractwa, o którym ja mówiłem. To znaczy ileś tam osób przychodziło i do tych kartonów wrzucało znalezione gdzieś tam w domu zbędne kasety magnetofonowe. Bardzo zdumiewające rzeczy znalazły się nie tylko w tym pojemniku, ale także na tych kasetach, bo tam znajdowaliśmy listy, które członkowie rodziny audiolisty nagrywali do siebie i wysyłali sobie, fragmenty imprez, słuchowiska nagrane przez dzieci, próby jakichś amatorskich zespołów, uroczystości rodzinne, w tym wesela, przyjęcia komunijne i inne. Taki, to też taki był moment, kiedy nie nagrywano audio. Otóż o tym mówię, czy to mam na myśli, kiedy używam tego określenia takiego zbioru rozproszonego, który mi zaczął się wyłaniać właśnie mniej więcej kilka lat, czyli takich już kilka ładnych lat temu, wówczas kiedy zainteresowałem się tym, co Polacy archiwizują jakby domowo, prywatnie, na użytek nie oficjalny. No i do jakich wniosków ja od razu doszedłem? Otóż po pierwsze, to są wszystko świadectwa czegoś, co Państwo doskonale wiecie, nazywa się w takim antropologicznym żargonie kulturą wernakularną, czy kulturą oddolną, kulturą
która jakby się samokształtuje, nie ma wsparcia instytucjonalnego, często funkcjonuje poza tym wsparciem, znajduje się jakby na marginesie oficjalnego dyskursu kulturalnego. To są takie zbiory, którymi ludzie się ze sobą dzielili, które ludzie sobie udostępniali. To są zbiory subkultur, zbiory rozmaitego rodzaju mniejszości, fandomów, a więc środowisk fanowskich, które połączyły się właśnie na mocy wspólnego zainteresowania jakimś tematem, to mogła być, nie wiem, muzyka heavy metalowa, hip-hop później, czy w przypadku kultury w obiegu kaset wideo VHS, to oczywiście mogli być miłośnicy kina. I umówmy się, to raczej nie byli miłośnicy kina Tarkowskiego, Bergmana, Antonioniego, a raczej kolejnych filmów z Jean-Claude'em Van Damme'em, Chuckiem Norrisem. Jest taki znakomity artykuł poświęcony zbiorom IPN-owskiego archiwum Pomorza Gdańskiego, gdzie autorzy zadali sobie trud przejrzenia archiwów bezpieki gdańskiej znajdujących się na VHS-ach. Okazało się, że prawie nic nie ma tam z oryginalnych rzeczy, ponieważ pracownicy służby bezpieczeństwa na użytek własny wnosili kasety VHS do domu i nagrywali tam odcinki na przykład Strażnika Teksasu albo inne tego typu rzeczy. W związku z czym nie można było właściwie jakby ustalić, co się ostatecznie znajduje. Na przykład, czy Chuck Norris jako strażnik Teksasu był obiektem zainteresowania służby bezpieczeństwa, czy po prostu nikt nie zwracał już uwagi na to, co się znajdowało na źródłowo na VHS-ie, a nagrywano tam rzeczy interesujące. Znajdowały się tam też oczywiście jakieś imprezy rodzinne, etc. I to jest jakby też rzecz istotna. Co z tego wynika? Otóż jedna rzecz, którą ja bardzo chciałbym tutaj podkreślić, to jest fakt, że właściwie nie ma takiego miejsca w Polsce, które instytucjonalnie zajmowałoby się gromadzeniem, opracowaniem, digitalizacją na przykład i późniejszym udostępnieniem materiałów tego rodzaju. To znaczy od samego początku jakby uważano, że zwłaszcza środowisko akademickie uważało, że jest to na tyle nieinteresujące, te rzeczy, które się tutaj znajdują, są na tyle nieinteresujące jako świadectwa życia społecznego, praktyk kopiowania nagrań z radia, kopiowania programów telewizyjnych, dokumentowania życia codziennego amatorskimi kamerami VHS. Bardzo przepraszam. Że zostawiano jakby to odłogiem. To znaczy uważano, że tutaj jakby państwo czy instytucje państwowe nie bardzo mają co zrobić. Dotyczyło to bardzo obszernego, niedobre słowo, obszaru zjawisk od, nazwijmy to, rozmaitych takich emanacji kultury typu ludowego, kultury typu tradycyjnego, a co jest doskonale znane etnologom, mnie zawsze wzruszają historie folklorystów naszych, którzy opowiadają jakieś niestworzone opowieści na temat tego, jak docierali do na przykład pamiętników chłopskich, tak zwanych z lat 40., 50., które w rozmaitych instytucjach kultury w Polsce leżą na przykład w jakichś szafach, na strychach, gdzieś tam, gdzie leżą setki zeszytów, które na konkursy literackie chłopi przysyłali swoje autobiografie. Spisane, które kompletnie nikt nie wie, ile jest, co się w nich znajduje i niedawno ktoś z moich znajomych wydał taką książkę o jakby kultura wsi polskiej w ego dokumentach, to jest o wynikiem takich tego typu badań, ale kończąc na czymś, co mi było bliższe, to znaczy na badaniach kultury popularnej. To jest w ogóle pewien fenomen, dlatego że kultura popularna, zwłaszcza kultura popularna lat 80., 90. w Polsce, jest bardzo słabo zarchiwizowana. Ktokolwiek otarł się o badania tego zjawiska, to doskonale wie, że nie za bardzo wiadomo, gdzie szukać materiałów, które byłyby na przykład fanzinami klubów miłośników fantastyki.
które byłyby na przykład fanzinami rodzącego się w Polsce środowiska około muzycznego, to znaczy pierwsze polskie, ja robiłem taki research niedawno dla potrzeb pewnego projektu, jak rodziło się polskie reggae i okazało się, że tych fanzinów nie ma. To znaczy ja zaraz Państwu powiem, gdzie one są, bo się okazuje, że można je wszystkie bez trudu znaleźć i moi studenci znajdują to w ciągu 15 minut, wchodząc na jeden z bardzo popularnych portali internetowych. Natomiast nie ma takiej instytucji, która zajmowałaby się w sposób taki formalny tymi działaniami. Pokażę Państwu fragment, być może znany Państwu fragment filmu, który zawsze ujmuję. To jest fragment dokumentalnego filmu zatytułowanego Cud. On jest poświęcony objawieniom maryjnym w Oławie. To są lata 80. I chciałbym, żeby Państwo, to jest króciutki, dwie minuty, żeby Państwo przyjrzeli temu. Co przymówiła, tego nie będę mówił, kolega puści magnetofon, kto ma, to sobie proszę nagrać. To jest polecenie rozgrywać po całym Polsce i dalej. Proszę, co było powiedziane, kto ma magnetofon, proszę o ciszę czy bliżej. To będziemy się starać dać przez dalekie nasz pokój. Ważne sprawy. Na paśmy mogą patrzeć i rozpowszechniać te taśmy po Polsce. To jest polecenie magnetofonu. Już wkrótce otrzymacie zgodę na budowanie u kaplic. Wy modliliście, ona przez 2 miesiące walczyła w samym strasznym cieniu ciemności. Odwiedza cię, że od tej bitwy nie przekazy. Oczywiście Państwo doskonale wiecie, co może w tym filmie, czy w tej sekwencji zainteresować socjologa, doskonale Państwo wiecie, co może zainteresować etnologa, doskonale Państwo wiecie, co może zainteresować religioznawcę. To, co mnie zainteresowało, to było pytanie, które sobie postawiłem. Mój Boże, kto ma te kasety? To znaczy, gdybym cokolwiek chciał się dowiedzieć o tym, co się tam wydarzyło, nie na podstawie historii mówionej, nie na podstawie dokumentów, raczej jakich, ale na podstawie tego, co miało zostać rozpowszechnione, tego pierwotnego nagrania i tych wszystkich kopii. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam takie kasety krążące, kasety z objawieniami, rozumiem, tego, które krążyły. Pytanie, gdzie to jest? To znaczy, to było pytanie, które mnie trwało. Kto to ma? Kto tym dysponuje? Tak? To znaczy, jeśli Państwo mieliście jakiś kontakt z próbą badania czegokolwiek, co znajduje się na kasecie magnetofonowej, ja już nie mówię o taśmie magnetofonowej tradycyjnej w Polsce, to zapewne zetknęliście się Państwo z tym samym problemem, z którym ja się zetknąłem, że wchodziłem do jakiejś instytucji kultury, ja tam mówię, tak są, mamy tu jakieś kasety. A czy można ich odsłuchać? Nie, bo nie mamy magnetofonu. Dlatego, że 20 lat temu pozbyto się wszystkich magnetofonów jako urządzeń schodzących, jako medium, które jest w ogóle absolutnie zbędne. W związku z czym, jeśli jeszcze przechowuje się jakieś nagrania, a są to zazwyczaj kursy językowe, języków obcych, czasami jakieś nagrania typu takich pierwotnych audiobooków czy słuchowisk, które były robione, czy bajek dla dzieci, to i tak nie ma ich na czym słuchać. Jakie było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz znalazłem się w jednym z archiwów francuskich, gdzie oprócz wielkiej kolekcji kaset magnetofonowych stał po prostu sprawny magnetofon, którego można było te kasety wziąć, wyjąć. Nikt w tym archiwum marsylskim nie czuł, proszę wybaczyć kolokwializm, obciachu z tego powodu, że ma mi dać kasetę i ja tę kasetę włożę do magnetofonu i odsłucham sobie, tam chodziło akurat o archiwa poezji dźwiękowej Henri'ego Chopina, których w innej postaci nie ma zupełnie, prawda? I tutaj problem polega na tym, że nie mam bladego pojęcia, kto dysponuje takimi kasetami, gdzie one się znaczy, czy zostały skasowane, czy ktoś je po prostu wyrzucił, czy ktoś je wystawił na śmietnik, tak jak często można było wystawić. I to jest paradoks. Dlaczego? Przede wszystkim, że jak Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, teksty czy dobra kultury masowej, tak zwanej, mają podobno charakter masowy, są ogólnie dostępne i właściwie potykamy się o nie wszędzie. Otóż
pod warunkiem, że są to bieżące dobra kultury masowej. Znaczy nie ma żadnego spójnego pomysłu na to, w jaki sposób umożliwić czy to naszym studentom, czy nam samym badanie tekstów kultury masowej, które pochodzą z lat 15, 20, 30, zwłaszcza które znajdują się na nośnikach niedominujących, na nośnikach, które znajdują się poza oficjalnym już zainteresowaniem rozmaitych instytucji. Czyli paradoksalnie teksty kultury popularnej okazują się bardzo często tekstami niedostępnymi badaniu. Da? I to zakres tej nieobecności jest czasami wstrząsający. Podam Państwu bardzo prosty przykład. Potrzebowałem 3 miesiące temu, zdaje się, kompletnych roczników, być może znanego Państwu z lat 80., wczesnych 90., czasopisma, polskiego czasopisma muzycznego Non Stop. To było takie czasopismo, którego redaktorem naczelnym przez lata był Wojciech Mann. To było pierwsze polskie czasopismo, które promowało muzykę reggae w Polsce. Ja to dla potrzeb takiego projektu, który nazywa Reggae Research Network, zobowiązałem się zrobić, jak reggae trafiło dla Polski. Zresztą dosyć ciekawą rzeczą. No, pomyślałem sobie, pamiętałem z wczesnej młodości, że tam się znajdowały wszystkie te teksty, plakaty koncertów typu Rup Reggae na przykład, czy Reggae nad Wartą. No więc postanowiłem pójść do biblioteki, wziąć ten rocznik i je przejrzeć. Okazało się, że tego nie ma w tej bibliotece, ponieważ nie jest to specjalnie interesujące, nie było to specjalnie na tyle interesujące czasopismo, żeby biblioteka uniwersytecka, duża biblioteka uniwersytecka w Toruniu miała komplet takich numerów takiego czasopisma. Tak? Co jest dziwne, jeśli zważę, że są tam, nie wiem, żołnierze wolności z lat 45-49, na przykład inne takie. Co zrobić? No i okazało się, że wystarczyły 2 kliknięcia w wyszukiwarkę Google'a na stronie, doskonale Państwo znają, stronie Homikuj, można było znaleźć kompletne, zeskanowane w bardzo dobrej rozdzielczości, rok po roku, kompletne numery. Co więcej, o tym będę mówił na koniec naszego dzisiejszego spotkania, dosztukowane tam, gdzie była kiepska jakość, to były z innych numerów zrobione kserokopie, zeskanowane, żeby numery były kompletne. A zatem oczywiście zupełnie nielegalnie pobrałem te wszystkie brakujące czy potrzebne mi numery i mogłem pracować na takim, tak? Jeszcze jedna rzecz, to jest kwestia tego, że większość materiałów, o których ja mówię, to znaczy te nagrania z kaset, te fanziny, polska kultura, znaczy kultura czy subkultura polskiego fandomu miłośników fantastyki w latach 80. oferowała przede wszystkim rzeczy nielegalne. I teraz nie nielegalne w tym znaczeniu, w którym my myślimy o nielegalnych rzeczach w polskiej subkultury lat 80., to znaczy tego, co doskonale Państwo znacie pod nazwą drugiego obiegu, tylko tego, co jest mniej znane pod nazwą trzeciego obiegu. Przypominam, że to pojęcie trzeciego obiegu pojawia się w roku 84, jeśli dobrze pamiętam, i dotyczy subkulturowego obiegu głównie kaset punkowych w Polsce, który funkcjonuje poza zainteresowaniem cenzury i, co jest jeszcze ciekawsze, poza zainteresowaniem drugiego obiegu. To znaczy, jakby on jest niedostrzegalny, bo to są rzeczy jakby nieistotne. A więc mamy do czynienia z rzeczami, które są nieoficjalne i nielegalne w zupełnie inny sposób. To znaczy, nie respektują copyrightu. To znaczy, nie ma pozwolenia na rozpowszechnianie tych treści. To, jak Państwo pamiętacie, są nielegalne przekłady, amatorskie przekłady powieści fantastyczno-naukowych, powieści sensacyjnych, tego coś, co jest zaczynem tego wybuchu popkultury w latach 90. To są oczywiście nielegalne kopie, ten fenomen, który być może Państwo też jeszcze doskonale znacie. Nigdzie nie był tak rozpowszechniony jak w Polsce. Sprawdziłem to, jeśli chodzi o blok krajów demokracji ludowej, czyli ten zwyczaj nagrywania muzyki z radia.
Znaczy Polska była jedynym, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, Polska była jedynym krajem bloku wschodniego, w którym program trzeci, program drugi Polskiego Radia emitowały coś, co było kompletnie nieznane w ogóle nigdzie w Europie, całe płyty w jakości stereo. Podając, uwaga, na początku, czy sygnał stereo do sprawdzania. Ja widzę, że część z Państwa kiwa głową, że jeszcze, ja to też jeszcze robiłem. Oraz oczywiście podając czasy, które będą, i to czasy tak dobrane, żeby można było uwzględnić podział kasety na stronę A, stronę B i było, żeby było wiadomo, czy użyć kasety C60 czy C90, a więc 30 czy 45 minut na stronę. Nigdzie w Europie tego nie praktykowano. Łącznie z krajami demokracji ludowej nie funkcjonowała zupełnie ta praktyka. W Polsce, i to jest bardzo ciekawa uwaga, jeśli Państwo chwilę poszperają w internecie, znajdziecie Państwo bez trudu strony, w których znajdują się kompletne, archiwalne zapisy, mam na myśli playlisty tego, co puszczano tydzień po tygodniu, w jakiej audycji, jakie puszczono nagrania. Ja w swoich takich zbierackich peregrynacjach trafiłem na takie fascynujące rzeczy, jak na przykład przez nagrywających sporządzane spisy, to znaczy takie zeszyty formatu A4, które jeszcze na przykład opisy taśm magnetofonowych na szpuli były, a więc na przykład była tam czerwona pierwsza, zielona druga, chodziło o oznaczenie końcówki taśmy, gdzie pisano od minuty takiej do takiej audycja Piotra Kaczkowskiego pod tytułem coś tam, prawda? Godziny od minuty takiej i takiej, trzy kwadranse jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, płyta Charles Mingus, coś tam. Da? I to dokładnie funkcjonujące. Otóż to był pewien fenomen, który jakby zaowocował wykształceniem świeżo gigantycznych zbiorów, zupełnie nieoficjalnych zbiorów, nagrań, pewnego rodzaju infrastruktury, która się wykształciła. Ja jakby poświęciłem kiedyś temu osobny tekst, to znaczy takiemu wspólnotowemu podejściu. Nie wiem, czy to jeszcze ktoś jest z Państwa, kto to praktykował, ale jeśli Państwo pamiętają, ile kosztowała płyta winylowa w PRL-u, oryginalna, zachodnia, to znacie Państwo coś takiego jak współwłasność płyty winylowej, to znaczy kilka osób kupowało jedną oryginalną płytę winylową, którą kopiowano na kasety później, prawda? Ta płyta oryginalna była dobrem wspólnym. To zawsze jak opowiadam to znajomym na Zachodzie, to ich bardzo, że to była najczystsza forma komunizmu. To znaczy jakby wspólność, własność wspólna była pewnego towaru, przy czym był to towar całkowicie zachodni, antysystemowy. I właściwie tutaj to jakby największy sukces gospodarki komunistycznej polegał na tym, że niechętni systemowi Polacy uprawiali komunistyczną wspólnotę pewnej własności, żeby posłuchać sobie płyty, nie wiem, Rolling Stonesów, jaka tam była pożądana w danym momencie. Pomijając już fakt, że powstawały w ten sposób pewne kolekcje nagrań, kolekcje opisów, kolekcje jakby zeszytów, w których te wszystkie na przykład audycje radiowe były udostępnione, tak? No i teraz, co jest tutaj istotne, to między innymi także i to, że to nie zniknęło. To znaczy te wszystkie, nazwijmy to najogólniej dobra, materiały, dokumenty życia społecznego, możemy je traktować, one gdzieś funkcjonują. Z tym, że nikt nigdy, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, jeśli Państwo wiecie, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje, instytucjonalnie się tym nie zajął. To znaczy to są rzeczy, które są przekazywane na zasadzie takiego kartonu, który ktoś dostaje z nagraniami, kartonu czy walizki z komiksami, które po starszym bracie zostaje komuś przekazane. To są oczywiście komiksy typu, nie wiem, Kapitan Żbik na przykład, czy inne pochodzące z tego czasu. No i to mnie jakby zaczęło interesować, jakby co się z tym później dzieje. I tutaj chciałbym przejść do trzeciego zagadnienia, to znaczy do czegoś, co ja nazywam kwestią tożsamości, która się wyłania w ramach pracy czy
spotykania tych zbiorów. Dlatego, że znaczy było dla mnie pewnym zaskoczeniem, jak szerokim echem odbijają się tego typu zbiory, tego typu kolekcje w badaniach kulturoznawczych w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii tożsamości, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii tożsamości rozmaitych grup mniejszościowych, mam na myśli głównie mniejszości etniczne, mniejszości społeczne. No i to wynika przede wszystkim z tego obszaru, który mnie interesował, to znaczy mniejszości afrokaraibskiej w Europie. I tego, co się nazywa, jest taki fantastyczny projekt Michaela Riley'a z Westminster University, Base Culture, który jest poświęcony wyłanianiu się tożsamości wspólnotowej diaspory jamajskiej na Wyspach Brytyjskich, który właściwie w całości jest poświęcony, jak to nazwać, rearchiwizacji pewnych prywatnych zbiorów, płyt, taśm, zdjęć, plakatów z koncertów, które pozwalają rekonstruować zręby tożsamości pewnej mniejszości etnicznej w Wielkiej Brytanii. I byłem w listopadzie ubiegłego roku świadkiem fascynującego takiego wykładu bardzo młodej, 17-letniej badaczki, Mary Lindsay Prince, która powiedziała fantastyczną historię, po której ja po 30 minutach słuchania jakby rozpoznałem swoją własną historię. To znaczy ona powiedziała historię swojego dziadka, którego nigdy nie poznała osobiście, bo zmarł przed jej narodzinami. Otóż ona po dziadku dostała dwa kartony ze strychu zniesione i to był jej dziadek, tak? To znaczy to było wszystko, co ona miała po tym dziadku. Okazało się to kolekcja winylowych singli z piosenkami reggae, zinów subkultury reggae z lat 70. brytyjskiej. I okazało się, że ona krok po kroku doszła do tego, że dziadek w latach 70. był znaczącym DJ-em na scenie londyńskiej. Zaczęła to opracowywać, szukać tego wszystkiego. Spotkała ludzi, którzy podobne badania prowadzili. Dlaczego ja tam się rozpoznałem? To już dlatego, że ja w spadku po swoim dziadku dostałem dużą kolekcję płyt jazzowych na winylach. Ja swojego dziadka na szczęście miałem okazję poznać. Dostałem po nim perkusje, pałki i płyty jazzowe. I pomyślałem sobie, że właściwie jest to bardzo podobna sytuacja. To znaczy w tym sensie, kiedy dla kogoś podstawą czy zrębami pewnego dziedzictwa tożsamościowego są pewne ślady czyjejś aktywności kulturowej, które pozwalają się jakoś określić. I potem zacząłem drążyć ten temat, co doprowadziło mnie między innymi do kontaktu z New Urban Collective, z takim projektem The Black Archives w Holandii, Michela Esayasa i Jessica de Abreu, który jest poświęcony kulturze karaibskiej w Niderlandach, gdzie właściwie chodzi o to, że oni borykali się z podobnym problemem jak ten, o którym ja tutaj Państwu starałem się powiedzieć, mianowicie, że dokumenty życia społecznego pewnej mniejszości kulturowej w ogóle nie były interesujące, znaczy primo nie były interesujące żadnych instytucji, bo instytucje w Holandii były zajęte oczywiście, no nie wiem, dokumentowaniem kolejnych wystaw Rembrandta, prawda, Martwych Natur i tak dalej, i tak dalej, względnie dokumentowaniem sukcesów piłki holenderskiej. Natomiast w mniejszym stopniu działalnością polityczną, kulturową, społeczną, środowisk mniejszościowych, rzeczy, które musiały się jakoś samoorganizować, znaczy oddolnie powołano takie inicjatywy, które miały na celu jakby ocalić materialne rezydua pewnej aktywności kulturowej, tak? tego środowiska. No i to mi się wydało, mówiąc najprościej, jakby fascynujące działanie, kiedy sobie uzmysłowiłem, że z zupełnie różnych powodów i zupełnie różnych okolicznościach trzeci obiekt, to znaczy obiekt kultury
trywialnej, możemy ją tak nazwać, nie wiem, brukowej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, 50 lat temu, masowej, wernakularnej, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, nie był interesujący dla czynników instytucjonalnych, choć obfitował w bardzo dziwne, czy osobliwe, może należałoby powiedzieć, praktyki, tworzenie prywatnych kolekcji, tworzenie prywatnych zbiorów, jakieś sieci wymiany tekstów kultury, które funkcjonowały. No i to wydało mi się niezwykle interesującym punktem odniesienia dla badań kulturoznawczych, zwłaszcza w tym kontekście takim tożsamościowym. Dlaczego ja podkreślam tego? Dlatego, że jeśli się dobrze przyjrzymy tej kategorii tożsamości w odniesieniu do takich zbiorów rozproszonych, to wydaje mi się, że możemy mówić o tożsamości na trzech różnych poziomach. To znaczy, po pierwsze jest to tożsamość samych tych zbiorów. To znaczy pytanie, co to są za zbiory? Znaczy, czym one są w ogóle? Czy to jest dokumentacja życia społecznego? Czy to są starannie zaplanowane kolekcje, czy to są po prostu świadectwa pewnego kompulsywnego odruchu, nie wiem, kupowania towarów kultury masowej. Po drugie, oczywiście, to jest kwestia tożsamości kolekcjonerów, tych zbieraczy. To znaczy, jakby do czego oni używają tych zbiorów? Znaczy, po co jest im to robione? Dla tych kolejnych pokoleń ludzi, o których ja tutaj Państwu mówiłem, to była bardzo istotna kwestia tożsamościowa, dlatego że to były jedyne takie namacalne, materialne świadectwa ich przeszłości w wymiarze takim historycznym, kulturowej tożsamości. No i oczywiście jest jeszcze kwestia tożsamości producentów, czyli nadawców tego. To znaczy, w jakim celu jakby wytwarzano te wszystkie, czy w jakim celu ludzie kopiowali te wszystkie nagrania, prawda? W jakim celu dokumentowali, jak zadamy sobie takie pytanie, w jakim celu ktoś nagrywa swoje urodziny na magnetofon kasetowy? To znaczy, żeby mieć zapis tego, nie wiem, jak się je tort, jak komuś śpiewają 100 lat. Jaki jest cel? Czy to jest cel tożsamościowy? Czy to jest cel po prostu pewnego żartu, bo jest jakieś medium i można go użyć? Ja z pewnym zdumieniem odkryłem, że moi rodzice nagrali swoje wesele na magnetofon szpulowy. Na przykład, że to jeszcze jest. Jest to prześmieszne, bo właściwie nic z tego nie wynika zupełnie, tego co tam się dzieje. Jest jakieś półtora godzinna taśma, na której słychać głosy różnych ludzi, trochę gra zespół i nie do końca wiadomo, jak się wobec tego zachować. No i teraz przechodząc do ostatniej kwestii, którą ja chciałbym zwrócić uwagę, to chciałbym podnieść jeden problem, to mianowicie, że znaczy, to nie jest tak, że ten brak instytucjonalnego zainteresowania dla tego typu kolekcji, dla tego typu zbiorów, dla tego typu przedmiotów spotyka się z brakiem zainteresowania użytkowników tego medium, które jest takim, powiedzmy, metamedium obecnie, a mianowicie internetu. To znaczy, żyjemy w dobie, w której oczywiście, tak jak Państwu tutaj podpowiadałem, większość tych rzeczy bardzo łatwo, bez większego trudu można namierzyć, znaleźć w sieci i można się stać ich posiadaczem lub użytkownikiem, ponieważ tworzą się rozmaitego rodzaju wspólnoty, grupy ludzi zainteresowanych, jak Państwo doskonale wiecie, no nie wiem, jakiś spektakularny powrót powieści milicyjnej, czyli kryminałów milicyjnych z lat 50., 60., 70. polskich. Była taka inicjatywa, która nazywała Klub Mord, jeśli dobrze pamiętam, zrzeszająca online miłośników powieści Zajdlera Zborowskiego, Jerzego Edigeja, którzy własnym sumptem zaczęli wydawać nieopublikowane, tylko publikowane wcześniej w odcinkach w prasie w latach 60. powieści. I te powieści miały charakter takiego rarytasa, który był wśród członków klubu rozpowszechniany jako pierwsze wydanie powieści tam z roku 65. Wcześniej tylko w odcinkach, jakimś tam Kurierze Ilustrowanym w Bydgoszczy czy jakiś tego typu inne. Oczywiście
To samo dotyczy miłośników nagrań, to samo dotyczy miłośników kultury VHS. Dzieje się jakby coś, co w praktyce kulturoznawczej można by nazwać, czy nazywa się autoarchiwistyką, to znaczy jakby ludzie oddolnie zaczynają archiwizować rozmaite swoje zbiory, co więcej zaczynają je digitalizować i udostępniać w sieci za pomocą rozmaitych portali, które jakby stawiają sobie za cel zagospodarowanie tej przestrzeni, która jakby jest nie do końca zagospodarowana, to znaczy na przykład digitalizują nagrania, które były dostępne wyłącznie w obiegu kasetowym. Mam tutaj na myśli takie rzeczy jak nagrania, pamiętają Państwo być może takie słynne zdjęcia z festiwalu w Jarocinie, tłumu ludzi stojących z magnetofonami kasetowymi nagrywającymi live występem tam zespołu Deserter na przykład. I te zapisy z koncertów, które były wyłącznie dostępne w takiej postaci, można bez trudu znaleźć w formie zdigitalizowanej, to znaczy te kasety zostały jakby sformatowane pod cyfrowy nośnik i można je znaleźć. Podobnie jest z VHS-em. Ja jakby może się posłużę jeszcze tutaj jednym przykładem, żeby Państwu coś pokazać. Na przykład kultura VHS-u i filmy, które funkcjonowały wyłącznie w obiegu kasetowym. Tak? Czyli jeśli ktoś się zajmuje popkulturą, to prędzej czy później w swoich tam badaniach natrafia na coś, co się nazywa świętym gralem jakiegoś kina, którego interesuje. Jakiś pisałem taki dość obszerny artykuł o włoskim horrorze filmowym i oczywiście bardzo szybko natrafiłem na świętego grala włoskiego horroru filmowego. Taki film, który reżyser pod pseudonimem John Shadow nagrał pod angielskim tytułem Microscopic Liquid Subway to Oblivion, którego nikt nie miał. Tego filmu nigdzie nie ma, on funkcjonuje w zapisach. Jakież było moje zdumienie, kiedy się okazało, że istnieje w sieci jedna jedyna kopia, ponieważ ten film był poza obiegiem kinowym, funkcjonował wyłącznie w obiegu VHS w Grecji. W latach wczesnych 80. wydano go na VHS-ie w Grecji. Jakiś Grek go zdigitalizował i wrzucił do sieci. Udało mi się go znaleźć na jednym z azjatyckich serwerów do oczywiście nielegalnego pobierania filmów z sieci. Ja chcę Państwu to pokazać, przede wszystkim dlatego, że nie pokażę Państwu całego filmu, to nie warto nawet, ale chodzi mi o to, żebyśmy sobie uzmysłowili jedną rzecz. Znaczy, piszę tekst o włoskim horrorze filmowym, trafiam na film, którego nigdzie nie ma, udaje mi się go znaleźć, staram się do niego jakoś odnieść, tylko ja muszę pamiętać o jednym, że zrobił to, co ja mam, zrobił jakiś grecki maniak ze swojego VHS-u, zdigitalizował, no i jakość tego jest mniej więcej taka. I teraz jak ma się do tego odnieść badacz, kto chce się napisać o tym filmie? Puszczę Państwu czołówkę tego filmu. Przepraszam, ja zaczynam w tym miejscu celowo. To znaczy, chodzi mi o to, żeby Państwo zwrócili uwagę, że z tego o tym filmie nie da się nic napisać, bo on po prostu jest źle wykadrowany. To znaczy, Państwo widzą, nie ma całego obrazu nawet. To znaczy, to zostało zrzucone na tyle, na ile było możliwe, ale jak Państwo widzicie, Roscopit Liquid Subway 2. I to jest wszystko, całość tego filmu. Ja nie wiem, jak ten film wygląda w oryginale. Mam go w takiej jakości. Zaręczę Państwu, nie ma żadnej innej kopii. Nigdzie na świecie nie ma żadnej innej kopii tego filmu.
Wszyscy o nim wspominają, że jest taki film, że ma status kultowy. Oczywiście jego kultowość polega wyłącznie na tym, że nigdzie go nie ma, prawda? Otóż on jest, tylko ten film najprawdopodobniej na świecie funkcjonuje wyłącznie w tej postaci. Nie wiem, czy poza reżyserem, jeśli jeszcze żyje, bo to były burzliwe czasy przecież reżyserów takich filmów, to nie mam pojęcia, czy ktoś go widział w innej postaci. Znaczy, trudno powiedzieć, o co w nim chodzi tak naprawdę. Tak? To samo oczywiście, tych przykładów można by mnożyć, że są filmy, które mają na przykład, które funkcjonują wyłącznie z tureckim dubbingiem. Da? Albo są filmy, które funkcjonują wyłącznie w jednej trzeciej. Są seriale nawet bardzo dobrych producentów jak BBC, które zachowały się tylko częściowo i BBC wydając oficjalne wersje swoich seriali, mam na myśli na przykład tam kultowy serial Doctor Who, niektóre z pierwszych sezonów nie funkcjonują w całości, to znaczy niektórych odcinków nie zachowały się. Jakiś slideshow jest na przykład, tylko zdjęcia z planu albo niektóre fragmenty. Nie? I to jest jakby rzecz, mamy do czynienia z taką formą, że wobec braku oficjalnych wersji pojawiają się ich namiastki, czy jakby powiedział Stanisław Lem, zamiastki, to takie jego fantastyczne słowo jest. Znaczy są, zamiast czegoś oryginalnego jest jakaś gorsza wersja tego czegoś. No i to na przykład także, żeby posłużyć się innym przykładem, jako człowiek, który się od lat zajmuje twórczością Stanisława Lema, poświęciłem kiedyś trochę uwagi słuchowiskom radiowym, które na podstawie Lema powstawały. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza te, które zaangażowane było studia eksperymentalne Polskiego Radia ze świetnymi ścieżkami dźwiękowymi. No i zacząłem ich szukać. Oczywiście oficjalnie nigdzie ich nie ma, nie mam żadnych wersji oficjalnych tych słuchowisk, ale bez trudu szukając Państwo w internecie, znajdziecie Państwo w wyszukiwarce Google'a taką stronę, na której można pobrać dowolne polskie słuchowiska za darmo. Trzeba się tam zalogować, nim się pobiera słuchowiska, zdigitalizowane oczywiście zupełnie amatorsko przez fanów polskich słuchowisk. Jakież było moje zdumienie, kiedy znalazłem wersję słuchowiska Katar na podstawie powieści Lema z roku 79. To słuchowisko, które nie zachowało się w całości. Ja tutaj je mam. Jak Państwo widzą, to jest taki Katar 3.6 wersja poprawiona. To 3.6 to jest nazwa, to są tytuły odcinków tego słuchowiska, które się zachowały. 3, 4, 5 i 6. Znaczy nie ma pierwszego, drugiego i jakiegoś tam na koniec. No ja mówię, no dobrze, no to wezmę to, co jest, ale nie. Dlatego, że ja znajduję jakiegoś fascynującego człowieka, który zadał sobie trud i w komentarzu tego słuchowiska pisze, nie mam całości, ale mam audiobooka Kataru, z którego, uwaga, wyciąłem brakujące fragmenty i zrobiłem amatorsko brakujące części, można sobie pobrać cały Katar, z tym, że 1, 2 oraz są w wersji oczywiście zrobionej amatorsko przez fana, który po prostu dosztukował do słuchowiska brakujące sekwencje. Otóż oczywiście to nie jest to. To jest trochę jak z Microscopic Liquid Subway to Oblivion. To nie jest oczywiście oryginalne słuchowisko. To są jego fragmenty obudowane tym, czego nie wiem. To jest tak fantastycznie, że zaraz Państwu spróbuję pokazać. Stanisław Lem, Katar, odcinek pierwszy, audiobook 2b, potem jest 3, 4, 5, 6, słuchowisko i do końca Katar, żeby ktoś się nie musiał denerwować, że nie wie, jak te poszukiwania głównego bohatera co do tych dziwnych zbiegów okoliczności przypadkowych z pozoru śmierci się rozgrywają, dosłuchać można sobie wszystkiego w audiobooku. No więc jest to fascynujące zjawisko, które nam pokazuje, że właściwie mamy do czynienia z niezwykle rozbudowaną infrastrukturą dzielenia się, rekonstrukcji, opracowywania rozmaitego rodzaju zbiorów, które jakby znowu oddolnie zupełnie się pojawia, tak? Czyli to wszystko jakby jest, tym wszystkim ludzie się dzielą, to do tego wszystkiego starają się mieć dostęp, starają się z tym wszystkim coś zrobić, ale znowu jakby poza jakimkolwiek instytucjonalnym zainteresowaniem tego, co tych czynników, które właściwie
miałyby być tym procederem czy tymi zbiorami zainteresowane. I to jest tutaj, to jest coś, czym ja chciałbym to spotkanie na tym etapie zamknąć. Tym bardziej, że uwaga, jeszcze jedna, mianowicie od razu oczywiście pojawiają się też takie wersje komercyjnego użytku, bo bardzo krótki research, jaki zrobiłem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, pozwolił mi znaleźć bez trudu dwie strony, cultaction.com i modcinema.com. To są takie strony, właśnie jak to nazwać, producentów VHS-owego kina. To znaczy, to są ludzie, którzy zupełnie profesjonalnie, bo za pieniądze, zajmują się sporządzaniem filmów DVD z istniejących VHS-ów, takich filmów, których nigdzie nie ma. To znaczy, oni oferują zupełnie oczywiście nielicencyjne, nieoficjalne, nielegalne kopie DVD, zrobione z książeczką, z pełnym profesjonalnym opracowaniem, z okładką na podstawie plakatu zrobioną i tym handlują. Podobnie jest oczywiście z rynkiem muzycznym. Jest taka fascynująca niemiecka wytwórnia Fifth Dimension Records, która wydaje swoje płyty w Czechach. Ona się specjalizuje w muzyce ilustracyjnej, radiowej i telewizyjnej lat 60. i 70. To są takie wydawnictwa, do których nikt nie ma praw autorskich w zasadzie, które leżą sobie w archiwach i nie za bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. No i oni po prostu je wydają zupełnie nielegalnie w wersji CD, po raz pierwszy zdigitalizowane rzeczy, które kiedyś były dostępne wyłącznie na nośnikach winylowych. I co też jest jakby zupełnie interesujące, bo to oznacza, że istnieje popyt, tak? Znaczy, że ktoś tymi nagraniami się interesuje, że ktoś ich szuka, że ktoś jest tutaj chętny do dokonania zakupu. No i to jest też, wydaje mi się, niezwykle interesujące. No i rzecz ostatnia, oczywiście, czy to dotyczy tylko kwestii tego obiegu takiego nieoficjalnego, wernakularnego czy subkulturowego? Nie wiem, dlatego że w październiku miałem okazję być na arcyinteresującej konferencji w Łodzi poświęconej właśnie studiu eksperymentalnemu Polskiego Radia. No i tam od słowa do słowa, raczej w kuluarach niż tak na widoku, jak się tam jeszcze tych żyjących członków, uczestników studia eksperymentalnego tego pytało, no tamte taśmy z tymi sesjami z Pendereckim to zaginęły chyba. Na co któryś z pracowników mówił, no ja nie wiem, czy zaginęły, bo widziałem niektóre u mnie w domu. W związku z czym nie do końca wiadomo, co się dzieje z niektórymi rzeczami, które funkcjonują w takim półoficjalnym obiegu, prawda? To znaczy z rzeczami, co do których nie wiadomo, kto ma prawa autorskie, gdzie należałoby ich szukać. Prędzej czy później one oczywiście wypływają gdzieś tam online w sieci. Natomiast jest pewien kłopot, jeśli się chce poddać je jakiemuś usystematyzowanemu badaniu, bo nie do końca nawet wiadomo, jak to należałoby zrobić. Dziękuję i zachęcam do pytań.